Spotkanie zorganizowane z inicjatywą Organizacji Zasnych Tarnowskich Kibiców. W związku z tym Michał Żurowski, piłka nożna, Stowarzyszenie Wierni. Oddaję Ci głos. Panie Prezydencie, realizując naszą inicjatywę, którą staramy się wdrożyć od pewnego czasu, pragniemy się zwrócić do Pana z gorącą prośbą o zaakceptowanie naszej petycji i o zrealizowanie ewentualnie naszych próśb czy propozycji dotyczących nazwania Stadionu Miejskiego w Tarnowie określeniem czy nazwą Jaskółcze Gniazdo. Tak naprawdę jest to wspólna inicjatywa kibiców zarówno piłkarskich, jak i żużlowych. Jest to nasze wspólne zdanie na ten temat i wierzymy, że nasza propozycja i czy nasza inicjatywa spotka się z akceptacją i zostanie to wprowadzone w życie. Uważamy, że jest to jedyna rozsądna nazwa tak naprawdę dla naszego stadionu. Bardzo chcemy, żeby ta nazwa była i przetrwała i była jak najdłużej. Proszę powiedzieć, jak prowadziliście panowie konsultacje ze swoimi kibicami, kolegami, tymi, dla których życie sportowe jest ważne? To znaczy tutaj osoby bardzo zaangażowały się w naszą inicjatywę. Osoby te zbierały właśnie podpisy wśród sympatyków i fanów unitarnych. Czy to odbywało się podczas meczu? Też. Był jeden mecz bodajże żużlowy, na którym tutaj kolega między innymi zorganizował zbiórkę tych podpisów. Tak. Prowadziliśmy dwukrotnie zbiórkę podpisów na meczach żużlowych. Nie było to jakoś tak specjalnie rozreklamowane, ażeby ludzie tak nagłośnione, tylko po prostu kto o tym wiedział, kto chciał, po prostu podchodził i dzięki temu dość znaczną ilość tych podpisów udało się nam zebrać właśnie poprzez żużel. Jasne. Jest to liczba ponad 1000 podpisów sympatyków Tarnowskiej Unii. No i w niniejszym chcemy... To ja chcę to przejąć w tej sytuacji. Wręczyć tak, w takim razie, jeżeli można, bardzo tak. Proszę, to jest oto petycja, to jest lista podpisów. Super, to jest, bardzo dziękuję. Bardzo dziękujemy. Dziękuję również. Teraz zobaczymy sobie, jak to wygląda i powiemy sobie na temat możliwości. Absolutnie przychylny jestem, jeżeli jest taka inicjatywa oddolna inicjatywa kibiców, tych, którzy przychodzą na stadion i jest to wspólne działanie dwóch grup. Zgadza się. Dwóch dyscyplin. Od pewnego czasu nawiązaliśmy właśnie taką współpracę, ponieważ przez pewien okres w latach poprzednich było mówione, że jednak ci kibice żużlowi i piłkarcy są podzieleni, każdy w swoją stronę, więc zadecydowaliśmy, że należy z tym skończyć i rozpoczęliśmy działanie i pójście jakby taką wspólną drogą dla dobra Tarnowskiej Unii i naszego miasta. Oczywiście jako prezydent jestem absolutnie przychylny takim inicjatywom. Nazwa Jaskółcze Gniazdo jest raczej nazwą zwyczajową, nie jest to imieniem tak. Jaskółczego Gniazda, nie jest imieniem Agaty Gród, nie jest imieniem Szczepana Bukowskiego, więc jest to raczej nazwa zwyczajowa i mam nadzieję, że nie będzie żadnych formalnych i prawnych zastrzeżeń, żeby taką zwyczajową nazwę na stadionie miejskim umieścić. To jest też moja wola w tej sytuacji. Bardzo dziękujemy. No i podzielamy również opinię pana prezydenta w tym zakresie. Tak jest. Czyli nie jest to jak gdyby nazwa formalna, tu trzeba bardzo mocno pamiętać, natomiast zostanie zaakceptowana przez miasto jako zwyczajowa nazwa tego miejsca. Miejmy nadzieję, że tak już pozostanie. Tak jest, tak będzie. Dobrze, dziękujemy jeszcze raz. Bardzo serdecznie. Zwyczajowa, jak to się będzie różnić, gdzie to jeszcze musi zostać zatwierdzone, jak to będzie wyglądać? Znaczy, jeżeli mamy do czynienia z formalną procedurą nazywania ulic, placów, skwerów i tak dalej, jest to kompetencja Rady Miejskiej. Ale wtedy nadajemy imieniem jakiegoś bohatera, imieniem od postaci. Znane są postaci, które były tutaj nadawane. Były przecież również w odniesieniu do samego stadionu propozycje, żeby nazwać stadion imieniem Agaty Mróz czy imieniem Szczepana Bukowskiego. Propozycja kibiców idzie troszkę w odmiennym kierunku, a mianowicie mamy tutaj do czynienia, w moim głębokim przekonaniu, z przyjęciem zwyczajowej nazwy, która została już wypracowana, prawda? Gdzie o tym jaskółczym gnieździe, zresztą nie tylko stosowanego na samym bandzie stadionu, czy nie tylko na samym stadionie, ale również w materiałach informacyjnych były wydawane w jaskółczym gnieździe, co się dzieje. Więc jest to w moim przekonaniu nazwa zwyczajowa, której napisy mogą pojawić się obok napisu Stadion Miejski. Więc jako taka zwyczajowa, nieformalna, ponieważ nie honorujemy tutaj postaci, nie honorujemy jakiegoś bohatera, nie czcimy wydarzenia. Przyjmujemy nazwę, która została, że tak powiem, samoistnie przyjęta przez kibiców bytujących na stadionie.
Czyli rezygnujemy już z formalnej nazwy, nie będzie już żadnej nastawiono formalnej nazwy? Myślę, że takich inicjatyw w tej chwili nie ma.